Proszę wyłączyć ten telefon, jeśli ktoś posiada telefon, żeby nam nie przeszkadzał. Zaczynamy cykl edukacyjny spotkań. Dzisiaj seminarium o Enneagramie. My prowadziłem je dla wielbicieli w świątyni. Wcześniej mi się bardzo podobało i sugerowałem, ponieważ przedstawicie dla większego grona wielbicieli, które dzisiaj właśnie uczynimy. Jest to wiedza w kategorii wiedzy jak astrologia, czy taka wiedza o materialnym świecie. Czasami się o Pana mówił, że jest to wiedza bezużyteczna. Ale oczywiście można ją w tym sensie, że nie jest to wiedza bezpośrednio tłumacząca naturę duszy i naturę najwyższej osoby Boga. Jest to wiedza o tym materialnym świecie, jak on działa. Pomaga nam też zrozumieć, kim jesteśmy. Liczę na to, że pomoże Wam lepiej zrozumieć, kim jesteście, że nie jesteście tym ciałem, tylko że jesteście wieczną duszą i może Wam to lepiej zrozumieć, że jesteście sobą Kryszny i być lepszym człowiekiem, lepszym sobą Kryszny, lepszym wielbicielem. Lepiej rozumieć się lepiej innych i żyć lepiej tu we społeczeństwie i w naszym duchowym ruchu. A teraz słowa wstępu. Włączę nagrywanie i seminarium Enneagram. Enneagram to jest taka, można powiedzieć, nauka społeczna, tłumaczy różne typy osobowości, tłumaczy różne typy motywacji, tak naprawdę. W społeczeństwie, jak wiemy, wszyscy są różni i poznając samych siebie, poznając innych ludzi, często spotykamy się jedynie z fragmentem, tak? Czy z pewnym wycinkiem prawdy. Badając różne rzeczy, tak jak tutaj na tym obrazku, różne osoby dotykają części i myślą, że dotykając części mają pojęcie o całości. To tutaj przykład ze ślepcami, którzy dotykają słony. Podobnie jak ludzie poznają prawdę absolutną, tak każdy na swój sposób ją poznaje, podobnie również mamy pewne ograniczone zrozumienie świata, który poznajemy, typów różnych społeczeństwa i nasze spojrzenie na rzeczy jest uwarunkowane tym, kim jesteśmy, naszym wykształceniem, naszym podejściem do życia. Tak tutaj na tym zabawnym obrazku różne kobiety mogą różnie patrzeć na kociątko. W społeczeństwie spotykamy się z ludzie mogą być w różnym wieku, różnych narodowości, różnego pochodzenia. Ale cały ten materialny świat jest tworzony przez siły materialnej natury. Jest tworzony przez Krysznę i funkcjonują w tym świecie pewne prawa. Prawa natury. Funkcjonuje w tym świecie natura, która definiuje różne rzeczy. I ludzie, którzy są w stanie poznać z literatury wedyjskiej, jak ten świat działa, czy zaobserwować działanie tego świata,
poznania pewnych uniwersalnych prawd. I no właśnie to pomoże nam zrozumieć, ta wiedza pomaga nam zrozumieć świat w szerszej perspektywie. Atmavan Maniterzeka, to jest taki wedyjski aforyzm, że wszyscy myślą, że cały świat myśli tak jak ja. Każdy myśli, że cały świat myśli tak jak ja myślę, tak? I więc zrozumienie, jak świat naprawdę działa, jak inni ludzie naprawdę działają, pomaga nam uwolnić się od takiego oczekiwania, że świat będzie działał i ludzie będą działać tak jak ja myślę, że powinni. Czyli każdy z nas, żyjąc w tym świecie, mając ograniczoną wiedzę, zazwyczaj mamy pewien rodzaj takiego zawężonego spojrzenia na rzeczywistość. I dlatego ta wiedza, jak rozmawiałem z Wiedźmami, jest taką działem wiedzy, który może być bardzo przydatny w tym, żeby właśnie poszerzyć nasze horyzonty, lepiej zrozumieć nasze różne natury, zachowania, lepiej się komunikować, lepiej się dogadywać, lepiej współpracować. Z tej wiedzy korzystają różne organizacje na świecie, różne wojska, różne agencje i nawet niektóre kościoły. Tak jak Arystoteles powiedział, żeby poznać siebie, to początkiem wszelkiej wiedzy. Żeby poznać siebie, żeby lepiej zrozumieć swoją naturę, kim jesteśmy, zobaczyć w głąb siebie, tak jak na tym obrazku. Pomaga nam to mieć bardziej realistyczne spojrzenie na samych siebie. Często możemy mieć bardzo wyidealizowane spojrzenie na samych siebie i mierzymy siebie zgodnie z tym, co widzimy w sobie najlepszego. Więc właśnie musimy zobaczyć, kim jesteśmy naprawdę. Też Enneagram służy jako pewnego rodzaju mapa, która pomaga nam nie tylko zrozumieć swoją naturę, ale również nasze drogi rozwoju. W którym miejscu jesteśmy, w którą stronę możemy się udać, w którą stronę lepiej powinniśmy się nie udawać. I też różne poziomy osobowości. Enneagram to jest z terminologii greckiej, to jest figura dziewięcio wpisana w okrąg, dziewięciobok wpisany w okrąg, czy te dziewięć punktów właśnie w ten sposób połączonych, żeby w środku zobaczyć jeden trójkąt równoboczny, połączony punktami 3, 6 i 9 i druga figura na pozostałych punktach. Jest to tyle ciekawe, że tak jak wiemy, że istnieją trzy siły natury, które przejawiają się na, oddziałując na różne ze sobą nawzajem, tworzą dalej 9 kombinacji. Można też zobaczyć, że te jest właśnie takich 9 podstawowych typów osobowości. Jeszcze raz przypomnę, że te typy osobowości kształtują się na podstawie ludzkich motywacji, takich zasadniczych motywacji, które stoją za większością naszych działań. Tak, ta figura w ogóle ma dużo ciekawych właściwości. Można w tym dziewięcioboku są zapisane harmonia muzyki. Jest no, różne ciekawe właściwości. Jeśli mówimy o tych typach osobowości, to też można zobaczyć, że tam będziemy omawiać je trójkami. Ja zaraz wyjaśnię te trójki, te trzy czerwone, trzy zielone, trzy niebieskie. To są typy zależne od tego, gdzie inteligencja jest umiejscowiona w ciele, w jaki sposób te typy osobowości oddziałują ze światem. Również są tam inne kombinacje. Są tam trzy inne trójkąty. Trójkąt składający się równoramienny 8, 7 i 3 i 5, 4 i 9. Dwa identyczne równoramienne trójkąty.
i 6 to są różne typy osobowości. Na przykład 8, 7 i 3 są to typy osobowości ekstrawertyczne, czyli takie ludzie, którzy wychodzą w świat. 4, 5, 9 to są osobowości introwertyczne, a 1, 2, 6 to pomiędzy. Czasami nazywa się ambiwertykalny. I każdy z nas ma jakiś typ osobowości, tak? Każdy z nas ma jakąś naturę. I teraz wiedza, która pozwala nam to właściwie nazwać, zrozumieć, pomaga nam lepiej zrozumieć to pudełko, w którym jesteśmy. Nie jest to po to, żeby nas zamknąć w tym pudełku, tylko właśnie, żeby pomóc nam je otworzyć. Byśmy byli w stanie wyjść z naszego uwarunkowania, zrozumieć lepiej nasze uwarunkowanie i poszerzyć swoją wizję. W ten sposób też możemy zrozumieć, że nie jesteśmy tym ciałem, w jaki sposób to ciało, jakie otrzymaliśmy od Kryszny, ta natura, nasz typ osobowości, w jaki sposób te różne materialne rzeczy są wytworem materialnej energii i jak to działa. Dalej, ta wiedza też pozwala nam głębiej zrozumieć różne nasze warstwy naszej osobowości. Mamy różne warstwy, mamy pewne głębie swoje powierzchowności. I chodzi o to właśnie, żeby dotrzeć do tego, co najważniejsze. I czasami tak zdjąć różne maski, które przykrywamy, różne zachowania, maski, które nie zawsze są dla nas korzystne, zdrowe. Oczywiście w rzeczywistości jest wielka różnorodność. Wielka różnorodność ludzi, natury. Dlatego, że tak jak wiemy, tak, siły natury 9 jest podstawowe kombinacji. Jeśli pomnożymy to jeszcze dalej przez kolejne 3 odmiany, mamy już 27. Jeszcze dalej 81, jeszcze dalej 243 i tak dalej. Mamy wiele, wiele odcieni różnych osobowości opartych o te 9 podstawowych kombinacji, tak jak w życiu. Więc ta wiedza, od razu uprzedzam, nie ma służyć nam temu, żebyśmy się porównywali z tak, że o, coś jest lepsze, coś jest, jakaś osoba jest lepsza od drugiej, czy typu osobowości. Nie, tak nie jest. Każda osoba może przejawiać swoją osobowość doskonale. Tak naprawdę każdy z nas ma w sobie wszystkich typów osobowości po trochu. Każdy z nas ma w sobie po trochu różnych typów, dlatego że tak to jest w tym świecie, tak? Wszystko jest różnorodne. I również ta wiedza nie służy nam do tego, żebyśmy teraz patrzyli na świat w tych kategoriach i szufladkowali siebie, szufladkowali innych, wręcz odwrotnie. Tak to właśnie pomoc ma nam się odszufladkować. Więc nie ma lepszych i gorszych typów osobowości i możemy skorzystać z tej wiedzy po to, żeby samemu być bardziej dojrzałymi osobami, żebyśmy pracowali nad sobą, starali się bardziej rozwinięci, bardziej dojrzali i możemy też pomagać innym. Także tu, żeby się nie porównywać, żeby pracować nad sobą. Różne typy osobowości też same w sobie mają wiele poziomów. Wiele poziomów. Różne osoby mogą być funkcjonalne w stopniu bardzo dobrym, w ogólnie dobroci. Dane typy osobowości mogą być średnio funkcjonalne, w sile pasji, lub typ osobowości może być dysfunkcjonalny, w sile ignorancji, czyli szkodliwy dla siebie. Tak, i te trzy poziomy różnych typów osobowości możemy powiązać właśnie z siłami natury. Widzimy, rozumiecie, jak to działa, także są różne poziomy osobowości. Będziemy o tym omawiać. Będziemy to omawiać i będziemy omawiać różne typy osobowości po kolei. I często będziemy brać przykłady z cech przyjaciół.
przejawionych przez dane typy osobowości na tym średnim poziomie. Więc tyle, no, że na średnim poziomie ktoś może przejawiać jakieś dobre cechy, jakieś złe cechy, więc nie... To jest różne. Może niektóre typy osobowości tej prezentacji mogą nie być tak zrównoważone, że w jakimś typie osobowości będzie więcej dobrych cech, innego typu osobowości będzie więcej tych cech mniej dobrych. Ale to taka prezentacja. Te typy osobowości są różne na różnych poziomach i każdy może przyjawiać dobre cechy i też każdy typ osobowości może przyjawiać złe cechy. Zacznijmy. Omówimy teraz po kolei te 9 typów osobowości. I jak skończymy, powiem więcej o tym, jak to działa, jak można tego używać, jak można z tego korzystać. Dziewięć typów osobowości. Jak powiedziałem, jest zasadniczo podzielone na 3 grupy, nazywane ośrodkami inteligencji, czyli zależnie od tego, w jaki sposób te osobowości odbierają świat, w jaki sposób oddziaływują ze światem. Podzielone są na 3 pierwsze, to jest ośrodek inteligencji ciała, czyli pewna inteligencja, czy taka. Mówiąc innymi słowy, że te osoby najpierw odbierają świat przez ciało, można powiedzieć, że odczuwają świat. Następna triada to jest typ inteligencji zakorzeniony w emocjach. Te osoby najpierw odczuwają emocje, odbierają świat, najpierw odczuwają emocje. Później trzeci typ osobowości to są osobowości, które postrzegają świat przez myśli. Czy najpierw te osoby postrzegają świat poprzez myśli. I wiąże się też z tym ich intuicja i motywacja. Tak jak mówiliśmy, to są różne osobowości oparte o różne motywacje. Więc zacznijmy od pierwszych 3, czyli pierwsze 3 to jest można powiedzieć szef, rozjemca i perfekcjonista. To są osoby, ten typ osobowości ma ośrodek inteligencji w ciele. Są to osoby, które są w jakiś sposób motywowane przez pragnienie zmiany, czy złość, czy pewien konflikt z środowiskiem, z otoczeniem. Typ pierwszy. Zaczynamy od 8. To jest szef, jak jest tłumaczone na polski, symbolizowany przez lwa. Te obrazki są zabawne i też pomagają nam zrozumieć te różne typy osobowości. To ten typ osobowości potrzebuje kontroli, władzy. Inni mogą czuć się dominowani przez ósemki. Będziemy nazywać te typy osobowości cyferkami, takie są oznaczone. W jaki sposób ósemki postrzegają siebie? Czy jestem silny, jestem niezależny, jestem potężny, zaradny, sprawiedliwy? Ósemki są przekonane o swoich możliwościach, o swoich umiejętnościach. Wiedzą, czego chcą i potrafią się głośno wyrażać. Czy tak dosadnie wyrażać, komunikować swoje potrzeby. Często inne typy osobowości mogą odbierać, że na przykład ósemka ich atakuje. Podczas gdy ten typ osobowości, ósemka po prostu próbuje nawiązać kontakt.
komunikując swoje potrzeby, czy, tak, czy swoje zdanie. Po prostu ja nie wiem, czy ktoś ich atakuje, czy coś od nich chce, czy... No nie, to po prostu jest taka nawiązanie kontaktu. Ten typ osobowości musiałem pragnie kontrolować, panować nad sytuacją, bo nie dominować, być nadę. Ale też jest w stanie szanować prawdziwą władzę. Ale też może ustanawiać swoje własne zasady gry. Jedną ze słabości Musenki może to, że może być, być ekstrawagancka czy nadmierna w spełnianiu swoich potrzeb. Jest to pewna... Można powiedzieć, że jest to pewne antidotum na nudę, jakiej ten typ osobowości nie lubi doświadczać. Lubią przybierać rolę obrońców słabszych. I potrzebują pracować nad ich potrzeby i jednocześnie też słabości. To jest właśnie kontrola nad swoją przestrzenią, nad innymi ludźmi. Może być słabością jest agresja, czy takie wyrażenie, otwarte wyrażenie złości, potrzeba sprawiedliwości, potrzeba ochrony innych. Nie, że mogą nawiązywać kontakt w taki sposób, który inni odbierają jako kłótnie. W jaki sposób te różne motywacje wyrastają, tak? To wynika z jakiejś potrzeby, czy z jakiegoś pragnienia. Można to czasami odnaleźć w ludzkim życiu, że na przykład ktoś został skrzywdzony w dzieciństwie i teraz, żeby nie doświadczyć tej krzywdy, to czuje, że musi kontrolować sytuację, panować nad sytuacją. Więc tutaj podstawowym takim strachem samym właśnie jest strach przed byciem zranionym czy kontrolowanym i dlatego osoby potrzebują właśnie być u steru. Ich słabością jest pożądanie, nadmierność czy i potrzebują rozumieć niewinność. Tak podsumowując, czyli nasz ten typ właśnie osobowości szef jest przekonany, silny, może być konfliktowy lub destrukcyjny, dominując nad innymi, może kontrolować innych, dominując nad innymi i żądając, żeby inni robili to, czego oni chcą. Więc ten typ osobowości wysokie muszą, powinny uważać, kiedy zaczynają czuć, że muszą walczyć, żeby osiągnąć swoje. Przechodzimy do następnego typu, a wysoki przechodzimy do dziewiątki. Rozjemca. Symbolem jest słoń. Albo kołomek pokoju. My użyjemy słonia. To dziewiątka jest taka harmonizująca, rozważąca, spokojna, unikająca problemu. Również unika bycia w kontakcie ze swoją własną, ze swoim własnym zdaniem, pragnieniami, emocjami. I może łatwo iść za potrzebami innych, w ten sposób lekceważąc swoje pragnienia lub potrzeby. W jaki sposób dziewiątka myśli o sobie? Czy jestem spokojny, zadowolony? Jestem w harmonii. Zazwyczaj obecność dziewiątek wnosi taką harmonię i spokój. Dziewiątki są z natury, ten typ osobowości, te osoby z natury są dobrymi słuchaczami, mediatorami, rozwiązują konflikty.
osobami, które zajmują się rozwiązywaniem konfliktów. Dziewiątki z natury dążą do harmonii. I zawsze starają się unikać konfliktów. Inni, ponieważ tak dążą do harmonii, to ciężko jest im podejmować decyzje. Zawsze chcą wszystko maksymalnie zrównoważyć, więc mogą mieć problem z podejmowaniem decyzji. I ciężko też jest im wyrażać swoje własne zdanie. Dziewiątkom ciężko jest mówić nie, czyli mają problem z asertywnością. Ale też nie lubią, kiedy znajdują się pod presją. Takie główne problemy, czy cechy dziewiątek, to właśnie problemy z podejmowaniem decyzji, brak asertywności, tłumienie złości lub własnej energii. Mogą kontrolować innych przez swój upór i taką bierną agresję. Lepiej rozumieją potrzeby innych niż swoje własne. I ta motywacja wyrasta z strachu przed byciem w dysharmonii czy odrzucenia. Podstawową potrzebą